kilka dni temu na Facebooku Gabriela pojawiło się zdjęcie z owym Kamilem. Potem ono zniknęło w sieci. Pytanie, jak ty to skomentujesz? Oj, trudno mi jest to skomentować, ponieważ właśnie te zdjęcia się pojawiają i znikają. No i nie wiem, o co chodzi. No też sobie zadaję pytanie, o co chodzi? Ktoś się pojawia i ktoś znika. Jak to w życiu bywa? Ale wy macie w ogóle kontakt z Gabrielem? Bo pamiętam, że jak ostatnim razem rozmawialiśmy my, no to jakby wydawałoby się, że wszystko jest okej. No, oczywiście, że mamy kontakt. Nawet dzisiaj widzieliśmy się, rozmawialiśmy. Co prawda Gabriel został w domu, ja jestem. Ale tak, kontakt mamy. Ale rozumiem, że nie jesteście parą, skoro Gabriel wrzuca do sieci takie zdjęcia. Czy to Gabriel wrzucił, to jest pytanie zagadka. I tutaj rozumiem, że ty stoisz przy tej opcji, że to jest włamanie, bo nie wiem, jak rozumieć twoje słowa. Czy włamanie to właśnie okaże się za jakiś czas? Zdjęcia były, zdjęcia zniknęły, trudno mi jest powiedzieć. Gdzieś tutaj po kątach w kulurach słyszałam, że sprawa trafiła wręcz na policję, to prawda? No tak, sprawa już od pewnego czasu toczy się na policji. No i myślę, że już niedługo będzie miała swój finał i te wszystkie problemy zakończą się. A kto zgłosił tę sprawę na policję? W związku z czym? No, sprawę zgłosiłem ja, bo jak już wcześniej wspominałem, ten człowiek mnie nachodził i po prostu stał się niebezpieczny. Boisz się go? Boję się ludzi nieobliczalnych.